W poprzednim odcinku staraliśmy się jak najdłużej przeżyć w statku kosmitów. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że sprawdzę moją nową żonę, czy jest mi wierna. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Chipson. Na samym początku możecie zostawić łapkę w górę. Idzie wam teraz bardzo dobrze, jeśli chodzi o łapki w górę, więc myślę, że myślę, że 6000 to na luzie dacie radę wbić. Więc 6000 łapek macie na to 6 sekund, na każdy 1000 po jednej sekundzie. 6, 5, 4... Palce mi się pomyliły. 3, 2, 1. Mam nadzieję, że komuś się udało, nie, napiszcie w komentarzu. Słuchajcie, idę dzisiaj do chłopaków. Tutaj jest, tutaj, uwaga, w domku czekają. Ha, ha, o, chłopaki. Bum. Jaką mat... Drugi, dobra, nieważne. No, wystraszyłem się bardzo, bardzo, bardzo. Szczególnie jak mam Tiger Sworda, to mi nie grozi, nie grożą mi creepery. Bum. Co robicie? Co jest grane? Cześć, to ja żartowałem, to nie był creeper jak coś, to byłem ja. Ja wiem, że to byłeś ty, ja wiem, że to byłeś ciebie. Ej, on nie wiedział, Jezus stary, on się prawie, on się tak przestraszył, że on zginął. Jezus, Tosik, spokojnie. Tosik. Nie no, chłopaki, chłopaki, chłopaki. Zasłuchaj, poczekaj. Jezus, ale słyszysz? On tak się wystraszył, zobacz jego twarz. Zamarł. Jezu, martwię się o twoje życie, Tosik. Nie no, Tosik, szpital jest tam, szybko. Tam, chodźmy. Nie no, chłopaki. Chłopaki, nie o to dzisiaj chodzi. Jest ze mną wszystko okej, nie przestraszę się tych waszych creeperów. Jezus. Słuchajcie, dobra, nie, słuchaj, zasłuchaj mnie teraz, kolego sympatyczny. Słuchaj, to co do ciebie mówię, słuchajcie, chcę sprawdzić moją żonę, ponieważ ufam jej, dobra, ufam jej, ale wow, jak ty tak przed mną stajesz, to twój nick sprawia, że nie widzę głowy całkowicie od Dave'a, ale to nieważne. Dobra, słuchaj. Ale ciekawa informacja. No wiem. Może mu się coś stało. Nic mi się nie stało. Chłopaki, potrzebuję waszej pomocy. Pomóżcie mi. Ja potrzebuję podki na niewidzialność i potrzebuję, żebyście poszli ze mną, bo ja się boję, że jak to zobaczę, nie wyślę do szpitala faktycznie, wiecie? Jesteś, powiem pa. Oczywiście. Podoba? Jest potunia. Jest potunia. A masz tylko te rzucane, nie masz tych pitów? Nauczę was. Ale nauczę was. Ale nauczę. Ale nie. Bum. Perfekcyjnie udajesz tego creepera, bardzo mi się podoba. Bum. O nie, gdzie ja to rzuciłem? Dobra, ja złapałem. O, ale mam tylko na minutę 30. Nie macie tych do picia? Nie, to są lepsze. Masz jedną. Dobra, dzięka, jakby było mało, to będę sobie szybko rzucę pod nogi. Dobra, zaufaj. Słuchajcie, musimy ją gdzieś tutaj wyhaczyć, bo ona, ja wiem, że ona była u mnie na chacie, jak teraz wychodziłem. Chowajcie się za Melona. Czemu za Melona? Bo ona tu idzie. Idzie tu. Gdzie? No tu, przed młynem jest, patrzcie gdzie idzie. Ej, tu jest, dobra, ja jestem tutaj obok. Nie widzi mnie, więc to jest dobrze. Dobra, jest koło waszej chaty. Widzicie ją? Widzicie, nie? Jesteście tu też? Tak. Czekaj. Co? Cześć. David, co on robi? Cześć. Heja, co tam? Cześć, wszystko okej? Co tam? Spoko. A gdzie te nóżki se druptają, że tak powiem? No to nie powiem ci. Dlaczego mi nie powiesz? Dlaczego nie powiesz? Bo nie. Dlaczego? A dlaczego mam mówić? A dlaczego by nie? Po prostu idę przez ciebie, idę rozprostować kości. A to bardzo dobrze, bo tak się składa, że ja też, ale w drugą stronę. No to pa. Pa. Okej. Chłopaki, macie jeszcze potyczkę. Te masz. Jak ty to zrobiłeś, że stałeś się widzialny? Mleko wypiłem. A to jesteś inteligent. Dobra, powiedziała ci, że idzie rozprostować kości. Cześć! Gdzie wybiegnie się tam? Czekajcie, co jest? Co jest grane? Cześć! Dobra, nic nowego. Nie. Cześć. Cześć. Jak życie? Dobrze, a tam... Co jest? Co tu się dzieje? Jak się wystraszyłam. Zaufaj. Co to jest? Zaszczekaj. O co chodzi, Reli? Zaufaj. Paweł, no, zaufam. Ufam. Paweł. Dzień dobry. Widzimy się w sobotę, Paweł. Zabierz to. Dobrze. Cześć. Co wy robicie? Cześć. Dobra, pa. To jest istota kobiety. Istota kobiety. Kobieta? Co sobie zgadza? Kobieta? Cześć.
Ja się, szwagier, ja się rozmawiam z kobietami. Cześć! 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 Co oni robią? Cześć! Masz! Czekaj, trzeba jej zaimponować. Patrz, mogę się kopcić. Ja też. Rozmawiam. Cześć. No patrz, zaufaj. Pokaż. Nie. Chłopaki, stop, chodźcie. Do szpitala idźcie sobie. Chłopaki, nic nie widzę. Dobra, chłopaki. Gdzie ja jestem? Ja wyciągam flaka, wyciągam flaka. No. Wyciągnijcie coś, żebym was widział. Tu jest jeden. Gdzie jest drugi? A tu jest jeszcze jeden z flakiem, dobra. Ona poszła do synowic w ogóle. Widzicie ją tam? Co to jest? Nie, tak być nie może. Odbił się dziewczynę. Parantkę mają. Czekaj, weź schowaj flaka, ten kto biegnie z flakiem. Dobra. Ej, dlaczego tu jest to serce? Co to ma być w ogóle? Ej, oni gdzieś idą. Ej, chodźcie za nimi. Ła. Patrzcie, się będę denerwować. Na jej oczach dostałem. O kurde, co to było? Prawie mnie zabiła! Machnęła obok mnie mieczem. Ej, dobra, bo oni o czymś gadają. Chodźcie za nimi. Czekaj. Mam 5 minut potki. Macie jeszcze jakieś, nie? A czemu oni gadają? Nie wiem o czym gadają. Ej, kto tą tabliczkę tam postawił? Cześć. Boże. Kto to postawił? Cześć. Bo oni nie mówią do siebie, zauważ, oni kurde... No oni się posługują, oni głowami. Jakimś innym językiem się posługują chyba. Żebyśmy ich nie rozpoznali. A nie, o! Dobra, ej, chłopaki, schowajcie się. Spowa, jestem schowany. Wy inkluzje, pokażcie się. Ojej. Emilia dostała. Ała, no co jest? Przepraszam, kurde, co tu się dzieje? Właśnie nie wiem, ktoś tutaj napisał piskę jakąś taką wyrobniałą. Ej, dobra, ciekawe, gdzie oni pójdą. Ej, zobaczcie, jestem schowany. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jestem schowany. Chodźcie gdzieś jakieś inne miejsce, co? Także tak, nam gdzieś widzieliśmy. Ej, dobra, chodźcie za nimi, bo oni gdzieś idą. Dobra. Co tu jest? No. Ej, kurde, tam jest To jest... Bić go! Co to jest? Ej, to ty, wiesz ile razy coś powiedziałeś? Chodźmy za nimi, oni gdzieś idą. No tak, bo... Chodź, nie wiem co to się dzieje. Nie, to jest jakieś nieporozumienie. Co ty robisz, Paweł? Ja nie mogę. A to nie ty ja. Dobra, nieważne. Chodźcie za nimi. Chodźcie za nimi, to oni gdzieś idą. Cicho. Ty się za nimi śmiejesz. Schowaj to, weź tą głowę. Ja cię schowam. Tak jak mówiłeś, prosiłem. O kurde, patrz to! Ej, czekaj, cicho. Dziękuję. Ej, co on jej daje? Bardzo mi miło, dziękuję. Serce. Nie ma problemu. Swoje serce jej dał. Nie. Jak coś to wiesz, pisz potem i... Oczywiście. No, dobra. Co? Trzymaj się, pa. Ej, chłopaki, wy to też widzieliście? No. Ej, kto to... Czekajcie, bo oni mnie widzą, czy nie? Ała! Kto ją bije? Nie róbcie jej nic. Kurde, co to ma być? Musimy zobaczyć, gdzie ona idzie teraz. Dlaczego nie mogę jej uderzyć? No nie bij. Idziemy za nią. Nie mogę. Ej, dobra, bo ona flakiem gdzieś się strzela. Ale wściekła jest ewidentnie. Kurde, ja nie mogę. Nie w ogóle. Jak mi się słyszy, to ja po prostu kurde zabijam. 100% kurde, że to jest jakiś palion. Wiesz co, palion, weź się. Dobra, ona już się domyślała, że to ktoś z was jest. Bo wy, chłopaki, za bardzo jej to pokazujecie. Kurde, nawet mnie tam nie ma. Ej. Ale dlaczego nie mogę jej uderzyć? Ej, bo ja mam jakąś patelnię w ogóle w ekwipunku. Fajny, mam nowy item w tym Minecrafcie. Zyskałem go na odcinku, więc jest udokumentowane. Chce ktoś na solo? Dobra. Czemu tutaj? Ej, gdzie ona jest? Gdzie ona jest w ogóle? Bo ją zgubiłem. W latarni. Ta? Dobra. Gdzie jest latarnia? No, ale mówisz o tej morskiej latarni? Morskiej! Kurczę, tu są dwie latarnie morskie. Tym problem. Ej, ona bije! Zobacz, co ona zrobiła!
co zrobiła. Czekaj. Rozwaliło, no zobacz jaki, zobacz w góry latarni, co się stało, zobacz co ona zrobiła. Czekaj, poszła, poszła z latarni, wyskoczyła, zobacz. Zobacz jaki, no kraty sobie popostawiała i zaczęła... Co? Biegać przez latarnię, jest strasznie daleko. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest teraz? O nie! Za latarnią, za latarnią. Dobra, czekaj, bo ja na latarnię wchodzę teraz. A, ona ćwiczy. Czekaj, bo ja tu rozwalam. Ona ćwiczy, patrz. Cześć! Nie, to znowu strzeli. Przyszedłeś poćwiczyć ze mną, czy co? Nie, ja tutaj upuściłem. Co? Rozsypałem się w tym miejscu. Nie przejmuj się, mnie śledzisz? No. Gdzie on? Nie śledzę czemu cię. Czemu mnie śledzisz? Nie śledzę cię. Gdzie wy jest... A, tam, nie, dobra. Za latarnię, za latarnię. Chcesz? Chcę. Masz. Dzięki. Proszę. Skarbonka. Skarbonka. Ale ja no nie tak, mam... No tak, o co ci chodzi? Co ale, jest? Ale ja nie mam pieniążków. Też nie, mam, ej, ale mam... Dobra, zagadaj ją. Za 40 sekund mi się kończy ten, podka. Pogadam z nią. Ja ci dam. Ale... Nie. Ja nie chcę podki. Chcę z nią pogadać. Co to jest? No, takie coś. Mi jest smutno, bo nie mam. Chcesz ze mną pograć w kosza? Chcę. Co oni robią, jaka to jest nawiedzona rozmowa w ogóle? Fajnie, kurde. Chcesz polecieć na balonie? Dlaczego kontynuujesz tak? 20 sekund, nie 20 sekund. Jeszcze 20 sekund. Chodźmy potrenować, gdzie jest siłownia? Nie wiem, tutaj była otwarta siłownia. Postaw sprzęt siłowni. Nie mam już sprzętu. Postawiłam go tam, nie mam go już. Aha, czekaj. Boom. 3 sekundy, uwaga, 3. Wystraszyłam się. A zobacz co mam. Wow, jak się straszyłam! Ja nie mogę! Mogę to się gdzie twojego expa, co? No to nieźle, teraz teleportuj mnie ktoś tam. Dlaczego ty to zrobiłaś? Wytłumacz mi to. Straszyłam, no nagle nie dość, że ten z kliperem tutaj wyskakuje, to nagle ty się pojawiasz po mojej prawej stronie. Powiedz mi, musimy porozmawiać bardzo pilnie. Musimy bardzo pilnie porozmawiać. Nie, bo ja widziałem swoje. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Ej, kotuś, patrz. A teraz kotuś, ta? Jakiś. A dobra, jakąś butlę, ta? Dobra, wiesz co, ja widziałem co żeś zrobiła. Nie obchodzi mnie ta baby butla. Co ty robiłaś u syna Paliona i co mu dałaś? Dlaczego oddałaś mu swoje serce? Wiesz jak mi jest przykro teraz? Co? Oddałaś mu serce. Oddałaś mu serce. Mi jest przykro w tym momencie, więc nie wiem jak ty sobie wyobrażasz dalej to, co jest między nami w tym momencie. Ja nie, w ogóle nie tłumacz się, nie ma sensu w ogóle, tu już nie ma potrzeby w ogóle, widzisz? Możesz, tu jest twój dom teraz, to jest twój dom od dzisiaj. Tutaj no, tako. Nie, ale zasłuchaj mnie, zasłuchaj. Nie, ja nie będę nic zasłuchiwał, nie będę z tobą rozmawiał, nie? Proszę cię, ała. Jak co, mamy z Pawłem wolny pokój. Ała, chciałeś mnie zabić, tak? Ja cię zabiłam przez przypadek, ale... Ale ja mam powód, a ty bez powodu w ogóle. Ja też nie mam powód. No ja miałam powód. Wystraszyłam. Patelnią dostajesz po czole. Jeszcze raz, kurde. Pum. No przestań, no kurde. Dość. Muszę ci wybić z głowy głupoty. Ale nie rozumiesz, że ja... Dobra, wiesz, widzę, że nie chcesz, wyjaśnić. Nie, to nie, dobra. Nie, bo ja nie potrzebuję wyjaśnić w tym momencie, bo ty już przesadziłaś. Wiesz o tym, że ty już przesadziłaś. Ty już złamałaś mi serce, Tym, dałaś, że przyniosłam... Tak, dałaś mu serce. Patrz, tak, tu. Teraz możesz, pas. Z króliczkiem sobie porozmawiaj. Oj się, kurczę, napiłem. O kurde. O kurczę, mój szwagier poszedł piach. Daleko. Ja wiem, że udasz się, nie chciał powstrzymać. Szwagier, cześć, szwagier. Dobra, szwagier. Dobra, nie, ja w tym momencie już idę od was. Nie będę z wami rozmawiał dłużej. Nie, w ogóle masz tu krzyczę. Puszczasz mnie tak bić tą kurde baloną. Cześć. No skończ, Paweł, możesz się odwalić. Cześć! Co to jest za chata? Czyja to jest chata? Fajna mam fazę. Aha, już wiem, dobra, przecież to moja. Fajna faza, Dejzik. Cześć. Pościg, no ale no... Fajna faza. Nie, fajna Emilka, faza. Ja już nie chcę rozmawiać o niczym. Ale pościg, ale ja to zrobiłam, bo on mnie poprosił po prostu o to serce. To jest jakieś nederowe, kurde, serce. Fajna faza. Ale fajnie. Przedstawisz swoją wersję w sądzie. Tymczasem ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Serce na crafting, słyszysz? No. Słyszysz? Zasłuchaj mnie, no na crafting mu to zrobił. Ja już, jestem daleko, nie słychać cię. No, kurde, palio.
Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się do następnego odcinka, który już jutro o godzinie 19:19. Nie, z Emilią ja już to Emilianie rozmawiam w ogóle, to już jest koniec rozmowy, nie? Więc ja w tym momencie was wyciszam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego razu, na razie. Pa, pa.